Witam, Bogdan Wasztyl na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedzmy o Auschwitz. Dzisiaj opowieść szósta, Siła Nienawiści, opowieść o Marianie Szczepańskim, numer obozowy 4974. Spotkałem go w połowie lat 90. ubiegłego stulecia, gdy przyjechał do Polski na wieść o tym, że dawna reduta Banku Polskiego, której bronił w Powstaniu Warszawskim, ma pójść w niemieckie ręce. Pokazał mi złamany przed laty nieruchomy palec, przestrzelone ramię i strzaskaną kostkę. W klapie marynarki dostrzegłem dwa znaczki. Więźnia obozu koncentracyjnego i żołnierza Armii Krajowej. Powiedział, że przez całe życie walczył i musi wypełnić jeszcze jedną misję. Marian Szczepański przyszedł na świat 13 sierpnia 1920 roku jako pierworodny syn Józefa i Marii w rodzinnym domu w Zwoleniu, niedaleko Radomia. Maria bardzo cieszyła się z narodzin syna, jednak przepełniał ją niepokój o to, czy kiedykolwiek zobaczy jeszcze męża. Niespokojne czasy wygnały Józefa z domu i rzuciły na wojnę z bolszewikami. 13 sierpnia tkwił gdzieś w okopach pod Warszawą i modlił się o to, by przepędzić z Polski czerwoną zarazę. I szczęśliwie przeżyć. Przeżył. Niedługo po jego powrocie do domu Szczepańscy przenieśli się do Warszawy. W sierpniu 1939 roku Marian był już studentem. Na ochotnika zaciągnął się do armii, walczył z Niemcami, a później z Sowietami. W październiku uciekł z sowieckiej niewoli i kilka tygodni przedzierał się do Warszawy, do niemieckiej strefy okupacyjnej. Kontynuował studia w ramach tajnego nauczania. 13 stycznia 1940 roku, wtedy właśnie zrodziła się w Marianie głęboka nienawiść do Niemców. Tak głęboka, że nie pozbędzie się jej do końca życia. Tego dnia intensywnie sypał śnieg, kiedy Szczepański wkroczył na bazar przy Radzymińskiej na Pradze, gdzie jego matka pokątnie handlowała mięsem, zobaczył, jak dwóch niemieckich żandarmów kopie leżącą kobietę. Przyjrzał się jej lepiej, rozpoznał matkę. Wiła się i płakała, a oni kopali bez litości. Przez kilka minut patrzył na to bezsilnie. Bał się ruszyć, by stanąć w jej obronie. Kiedy straciła przytomność, żandarmi odeszli. Przez dwa tygodnie walczyła o życie, miała złamane żebra, nos, wybite zęby. A on zapamiętał, jak patrzył bezradnie, jak śnieg zabarwia się krwią jego matki i widział barwy narodowe. Od tamtej chwili rosła w nim nienawiść, był żądny zemsty, to była jego motywacja. Tylko dlatego przeżył Auschwitz, nie dał się złamać, ani na chwilę nie zwątpił. Gdy inni modlili się o przeżycie jeszcze jednego dnia w obozie, Szczepański modlił się o możliwość odwetu. A gdy patrzył na śnieg, zawsze widział skatowane, zakrwawione ciało matki. Musiał przeżyć, by się zemścić. 19 września 1940 roku. Niemcy organizują wielką łapankę w Warszawie. Zatrzymują mężczyzn. Nie tylko na ulicy, wpadają też do mieszkań. Przerażona Maria chowa syna w szafie, ale i tam go znajdują. Zwożą wszystkich do dawnej ujeżdżalni, a potem pakują do bydlęcych wagonów bez okien. Upychają ich tak ciasno, że nie sposób się ruszyć. Zatrzaskują i plombują drzwi. Ci w środku nie mają jedzenia ani picia, z trudem oddychają. Wciąż są przerażeni i oszołomieni. Nie wiedzą, dokąd jadą, co ich czeka. Drugi transport warszawski dociera do Auschwitz 21 września 1940 roku. Wrzaski, ujadanie psów, brutalne bicie, nieustanne ponaglanie, szybciej, szybciej, szybciej. Za drutami Auschwitz w pierwszym okresie funkcjonowania obozu życie więźnia nie ma żadnego znaczenia. Dla kaprysu niemieccy nadzorcy mogą go zastrzelić, zakatować, zamęczyć nieludzką gimnastyką albo pracą ponad siły, zagłodzić, znękać psychicznie do tego stopnia, by zmusić do samobójstwa. Numer 4974 szybko to pojmuje i walczy o życie ze wszystkich sił. Jest młody, silny, fizycznie wysportowany, ale są też inni młodzi, silni, a umierają. Szybko zdał sobie sprawę z tego, że do przetrwania potrzebuje kilku rzeczy. Motywacji, ciepłego ubrania, jedzenia, umiejętności przystosowania się, kombinowania i szczęścia. Przede wszystkim szczęścia. Jego motywacją jest nienawiść. Ubranie kombinuje, w mroźne dni zakłada pod pasiak
papierowe worki po cemencie, buty ściąga nieboszczykom, martwi nie potrzebują obuwia, je ziemniaki z łupinami, które inni wyrzucają, je trawę, je wszystko. I pracuje, bo wie, że Niemcy mają kult pracy. Kiedy po porannym apelu formują komanda robocze, on biegnie do schowka, gdzie ukrył miotłę i taczki i zaczyna sprzątać. Utworzył samowolnie jednoosobowe komando. To jest właśnie ta umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, tupet, bezczelność, które czasem w obozie popłacają. Miał szczęście. 3 razy brał udział w wybiórce na śmierć, raz wskazano człowieka stojącego obok niego. A on ciągle żył. 2 razy trafił do karnej kompanii, ale nie został do niej wcielony. 3 noce spędził w maleńkim bunkrze 90 na 90 cm, w którym upychano 4 więźniów. 3 dni pod rząd po godzinie wisiał na słupku. Słupek to jedna z najokrutniejszych kar w obozie. Jej ofiary często nie wracały już do zdrowia i sił. Cierpienie mijało, życie trwało. 19 marca 1942 roku wezwano Szczepańskiego do komendantury. Wręczono mu własnoręcznie podpisane przez komendanta Rudolfa Hessa zwolnienie z obozu. Do końca życia nie wiedział, komu i czemu to zawdzięczał. Po 2 tygodniach odwróconej kwarantanny, teraz nie przyuczano go już do życia w obozie, ale do wyjścia na wolność. Podleczano, podkarmiano i straszono, by nikomu nie mówił o tym, czym jest Auschwitz i co się tam dzieje. Odzyskał wolność. Po latach, w 30. rocznicę wyzwolenia obozu, Szczepański pojawił się w byłym obozie Auschwitz. Wczołgał się do bunkra w bloku śmierci, zamyślił. Ktoś zamknął drzwi. Przesiedział tam całą noc. W 50. rocznicę wyzwolenia obozu zamieszkał w pokoju z widokiem na krematorium. Jeszcze raz przeszedł drogą, którą woził trupy. Wspominał, że Niemcy mówili mu: ty jesteś Untermensch. I on, Untermensch, żył. Niestety niektórzy jego oprawcy również. I jeszcze chcieli zagarnąć jego święte miejsce. W Warszawie Szczepański melduje się w punkcie werbunkowym Armii Krajowej. Przygotowuje się do walki, uczęszcza na wykłady techniczne w szkole Wawelberga. Marzy o zemście. Ilu więźniów Auschwitz dostało taką szansę odpłacenia za cierpienia i upokorzenie? Na tydzień przed wybuchem powstania żegna się z matką. Pamięta jej ostatnie słowa. Synu, wiem, że możesz zginąć, ale ja ciebie nie powstrzymuję od walki. Zabij jak najwięcej Niemców za moje cierpienia i za cierpienia Polaków. Kompania Orląt w składzie batalionu Gozdawy walczy na Starym Mieście. Kapral Żbik broni odcinka Miodowa Senatorska. Walczy o Bank Polski, który przechodzi z rąk do rąk. Szczepański twierdzi, że batalion Gozdawy był jedynym, który w ciągu 63 dni walki nie oddał ani jednej reduty. Ze wszystkich dzielnic najbardziej skrwawione było Stare Miasto, a na Starym Mieście Bank Polski. I on tam był. Czy pomścił matkę? Twierdzi, że pomścił, ale za mało. A potem ewakuacja kanałami, walki w Śródmieściu do ostatniego dnia. I znów niewola. Gorycz porażki, walka o przetrwanie. Obozy jenieckie Lambsdorff i Memmingen. W Bawarii wydają mu się jednak rajem w porównaniu do Auschwitz. W kilka miesięcy po wyzwoleniu Szczepański zakłada mundur. Jako żołnierz generała Maczka okupuje Niemcy. Przygląda się twarzom Niemców, szuka oprawców z Auschwitz i tych 2 żandarmów, którzy katowali jego matkę. Dostaje list od matki. Nie wracaj do kraju, bo nie chcę się o ciebie martwić, tak jak się martwiłam, kiedy byłeś w Auschwitz. Nie wrócił przez 30 lat. Wspominał, że ilekroć jest w Warszawie, chodzi po tych powstańczych redutach i duma. Nie jest turystą z Ameryki. Czuje się tym, który tu był zawsze. Czuje się u siebie. Został skierowany na studia do Londynu. Przestał walczyć o życie, zaczął walczyć o pozycję.
zdobył tytuł inżyniera na Uniwersytecie Londyńskim. W tym czasie już pracował. W ciągu roku potroił swoje zarobki, był jednym z nielicznych obcokrajowców, którzy objęli odpowiedzialne kierownicze stanowiska. W 1957 roku postanowił zmienić życie. W poszukiwaniu sukcesu z żoną i synem wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Kupił stary samochód i przez pół roku zwiedzał Amerykę. Auto zepsuło się w Northfield, niewielkiej mieścinie w pobliżu Detroit w stanie Michigan. Tam też skończyły im się pieniądze. Los wybrał dla nich miejsce osiedlenia. Szczepański przyjął się do pracy w firmie produkującej narzędzia diamentowe. Kiedy wymyślił metodę orientowania diamentów według struktury atomowej, szef dał mu do podpisania nową umowę. Nie podpisał, bo uznał, że stałby się niewolnikiem. Został zwolniony, ale teraz już to praca szukała jego. Dostał posadę dyrektora badań naukowych w jednej z największych firm w tej branży. Zarabiał znakomicie, szybko jednak zaczął myśleć o własnym biznesie. Szansa pojawiła się w pewne piątkowe popołudnie 1962 roku. Przygotowywano się do budowy wielkiej stacji Long Island. Od szefa budowy usłyszał: jak mi do wtorku dostarczysz super wiertło, to ja cię zasypię zleceniami na następne lata. W sklepie wybrał odpowiednie diamenty i proszek metalowy, wymyślił, że piec indukcyjny wartości 40 tysięcy dolarów można zastąpić zwykłym palnikiem. Nauczył sąsiadkę osadzać diamenty według struktury atomowej. Od znajomych właścicieli sklepów pożyczył narzędzia. Jego sześciocalowe wiertło okazało się lepsze od innych. Tak powstała firma International Diamond Tool Company Mariana Szczepańskiego. W ciągu kilku lat firma zyskała miano jednej z najlepszych w dziedzinie produkcji wierteł diamentowych. Miała filię w Waszyngtonie i w Teksasie, a Szczepański cały czas usprawniał. Wynalazł metodę suchego wiercenia otworów w skałach, betonie i cemencie. Wyprodukował największe na świecie wiertło diamentowe o średnicy 24 cali. Był rok 1971, kiedy wziął do ręki książkę o Eichmannie, którego Hitler uczynił odpowiedzialnym za ostateczną zagładę europejskich Żydów. W jakiś czas później przeczytał w gazecie, że dr Mengele, anioł śmierci z Auschwitz, zniknął z Buenos Aires, gdzie zastawiono na niego zasadzkę, i przeniósł się do Paragwaju. Odżyły wspomnienia. Obozowy szpital, przebudzenie pełne strachu. Uznają, że jestem zdolny do życia i pracy, czy nie? Przesuwanie tych, którzy już zmarli w nocy, żeby chłodzili ciało tylko z jednej strony, a nie z dwóch. Kupił Volkswagena i razem z żoną ruszył na poszukiwanie doktora Mengele. W paragwajskiej dżungli szukał obozów szkoleniowych SS. Podając się za Volksdeutscha z Polski, rozpytywał o swojego byłego przyjaciela Mengele. Przez pół roku penetrował niemieckie środowiska w Chile, Argentynie, Brazylii, Paragwaju. Bezskutecznie. W sklepie z częściami samochodowymi w São Paulo spotkał przedziwną obsługę. Trzech kalekich mężczyzn. Jeden nie miał ręki, drugi oka, trzeci nogi. Kiedy zobaczyli, że Szczepański kuleje i ma przetrącone ramię, zaczęli się chwalić, jak na froncie wschodnim bronili europejskiej cywilizacji. Wy mi lepiej opowiedzcie, jak mordowaliście niewinnych ludzi, wybuchnął. To była beznadziejna próba, przyznaję po latach, ale kto nie podejmuje rzeczy niemożliwych, niczego nie osiągnie. Wnikałem w te niemieckie enklawy nazizmu w Ameryce Południowej ze wstrętem i umocniłem się w przekonaniu, że Hitler to nie wymysł jednego pokolenia. Niemcom nie ufam. Był u szczytu kariery. Wystarczyło wyciągnąć rękę, by sięgnąć po miliony dolarów, gdy w 1972 roku okazało się, że jego żona jest chora na raka. Dawano jej pół roku życia, żyła jeszcze 3 lata. Walka o jej życie była najtrudniejszą i najbardziej beznadziejną walką w życiu Szczepańskiego. Umieszczał ją w najlepszych klinikach, u najlepszych lekarzy, całymi tygodniami jak pies spał na materacu przy jej łóżku. Sprowadzał nowe, nietestowane jeszcze leki, na nic. Zmarła w marcu 1975 roku, dokładnie w 24. rocznicę ślubu. Zaszył się w domu, stracił ochotę do życia. Po raz pierwszy kapitulował. Wtedy przyszło zaproszenie na międzynarodową konferencję do Kijowa. Pokazano mu wielką fabrykę narzędzi diamentowych. Ku
zakuszono handlem rosyjskimi diamentami, które nie mogły jakoś zdobyć zachodniego rynku. Powiedział, będę sprzedawał wasze diamenty pod warunkiem, że wycofacie swoje wojska z Polski. Na prawie rok osiadł w Polsce. Dałem Polsce swoje cierpienie, dałem swoją krew, dam jeszcze wiedzę, myślał. Nie bardzo tę wiedzę chciano przyjąć. Wreszcie trafił do Jana Żurko, dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Geologicznej. W jakiś czas później Polska zrezygnowała z eksportu wierteł radzieckich, za które płaciła dolarami. Zlikwidował interesy. Zrozumiał, że nie ten szczęśliwy, kto ma pieniądze, ale ten, który potrafi życia używać i cieszyć się tym, co ma. Zaczął podróżować, poznawać świat. 20 lat w rozjazdach. Dom w samochodzie, traperskie życie. Trochę pobył u syna na Hawajach, trochę pomieszkał w domu w Detroit. To zajrzał do siostry do São Paulo i znowu wyruszał w świat. Latem 1994 roku wyruszył do Polski na obchody wybuchu Powstania Warszawskiego. Sfotografował się na grobie siostry na Powązkach, łączniczka Janka, i wysłał jej to zdjęcie z dopiskiem. Ja przeżyłem Auschwitz i walczyłem z bronią w ręku przeciw Niemcom. Ciebie w Polsce pochowano za życia. Czy my jesteśmy normalnymi śmiertelnikami? Spacerował po powstańczych redutach. Przy dawnej reducie Banku Polskiego zobaczył samochód z niemiecką rejestracją. Poczuł niesmak. Zapytał, co ten samochód tu robi. Dowiedział się, że w tym miejscu powstanie niemiecki bank. Myślał, że w wieku 74 lat nie będzie już musiał walczyć. Pomylił się. On, polski patriota, nie mógł się na to zgodzić. Do ostatnich dni będę walczył z Niemcami, obiecał. Został w Polsce dłużej niż zamierzał. Kupił starego Fiata Kombi, który stał się mu domem. Walczył przez kilka miesięcy. Interweniował u prezydenta Warszawy, ministra kultury, w sztabie generalnym. Wreszcie w sądzie dowiedział się, że wszystko już zostało prawnie dopięte i nic nie przeszkodzi temu, by na powstańczej reducie powstał niemiecki bank. Dla mnie to nie jest dopięte, irytował się. Apelował do każdego, z kim rozmawiał. Ja wiem, że macie ważniejsze sprawy na głowie, że brakuje wam na życie, że szukacie pracy, ale na miłość Boga ten naród musi mieć trochę dumy. Nie możemy sprzedawać się jak prostytutki. W czasie uroczystości oświęcimskich wdarł się do auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozmawiał o reducie z prymasem. Dotarł do premiera i prezydenta. W końcu utracił nadzieję. Zrozumiał, że sam nie powstrzyma niemieckich inwestycji w Polsce i że tę walkę przegra. Nigdy nie został pokonany przez Niemców, a czuł się pokonany przez rodaków. Myślałem, mówił, że na stare lata osiądę w Polsce, ale do takiej Polski ja wracać nie chcę. Nie chcę być zdominowany przez Niemców. Poznałem tutaj wspaniałych ludzi, zyskałem rodzinę, ale straciłem ojczyznę. Gdybym został, musiałbym toczyć beznadziejną walkę o ekonomiczną niezależność Polski i ta walka doprowadziłaby mnie do śmierci. A ja chcę żyć. Chcę jeszcze polecieć do Egiptu, a potem pojechać samochodem w górę Nilu aż do Kenii. Może jeszcze znajdę żonę. W kolejnych latach dzwonił do mnie kilka razy. Nie udało mu się znaleźć żony, ale włóczył się po australijskim buszu, spacerował po Wielkim Murze Chińskim, szukał wyciszenia w Nepalu. Potem zaczął tracić siły, chorować. Coraz więcej czasu spędzał u syna w Honolulu na Hawajach. Gdy organizowano tam uroczystości upamiętniające zakończenie wojny z Japonią, Szczepański poprosił o głos. Powiedział, że Niemcy i Japonia powinny być słabe, bo silne stanowią zagrożenie dla świata. On wciąż nie ufa ani jednym, ani drugim, a Niemców dodatkowo nienawidzi. Wystąpienie Szczepańskiego wzbudziło konsternację wśród organizatorów, którzy przygotowali uroczystości w duchu poprawności politycznej i rozmywania odpowiedzialności, ale wywołało aplauz wśród zgromadzonych weteranów. Im mniej miał sił, tym bardziej chciał opowiadać o tym, co Niemcy robili w Auschwitz. Irytowało go, że świat nie wie o polskich ofiarach największego z niemieckich obozów koncentracyjnych. Udało mu się jeszcze doprowadzić do tego, że Waszyngtońskie Muzeum Holokaustu zarejestrowało jego opowieść. Tym samym wypełnił ostatnią misję,
pozostawił tam polski ślad. Zmarł 18 kwietnia 2008 roku. Jeśli zainteresowała Was ta historia, subskrybujcie, polubcie, komentujcie, pomóżcie nam budować nasz kanał. Do usłyszenia.